Witam Państwa niesłychanie uprzejmie w moim programie, który sam wymyśliłem i sam przygotowuję. W moim programie przejawiają się różne osoby, które zapraszam, a tytuł mojego programu, który wymyśliłem, Godzina z prawdą. W moim programie, który wymyśliłem i który realizuję, występują znane osoby, które poznaję dzięki temu, że robię ten program i właśnie zapraszam tutaj te osoby. Oto nasz gość, którego nie trzeba przedstawiać. Dziękuję bardzo, dość praw. Proszę Państwa, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witamy, znamy Pana wszyscy, proszę Pana i cieszę się, że Pan przyjął zaproszenie do mojego programu. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję za brawa. Właśnie, chciałem powitać, dzień dobry powiedzieć. Dzień dobry Panu, proszę Pana, a więc zaczynamy nasz program, w którym Godzina z prawdą dla Pana, w którym to programie będzie Pan mówił prawdę i tylko prawdę i tak jak się umówiliśmy, szczerze prawdę. Proszę się przysiąc. Nie no, panie redaktorze, nie przyjmuję. Proszę się przysiąc. Takie są nasze reguły. Chciałem powiedzieć, że ustaliliśmy... Proszę się przysiąc, nic nie mówić, tylko się przysiąc. Słowo daję, że będę mówił prawdę. Już mówię prawdę. O, właśnie. Brawa. Dziękuję bardzo. Proszę pana... Zaczniemy może od ciekawej przygody pana, najciekawszej. Proszę bardzo, czas start. W życiu? Mówiłem już, że w życiu. To wydaje mi się, że jeśli można oczywiście Państwa tym zaciekawić, to... Przypominam, że mamy dla Pana mnóstwo niespodzianek. Proszę, czas start. Wydarzyło mi się to w Bengalu. Po prostu w Bengalu byłem kilka lat temu. Byłem tam... W naszym programie również będą goście, ale o tym będę mówił potem. Proszę bardzo. Właściwie większość mojego pobytu płynęła spokojnie, ale w przeddzień wyjazdu wieczorem byłem w hotelu. Postanowiłem odpocząć w moim pokoju i wtedy zauważyłem, że... Proszę szybciej, dlatego że godzina z prawdą ma swoje reguły czasowe. Oczywiście, bardzo przepraszam. Chciałem powiedzieć, że będąc w Bengalu, wtedy, przepraszam, w pewnym momencie pod drzwiami wsunięto mi kopertę, która mnie zaskoczyła, bo nikt nie wiedział, gdzie jestem. I drżącymi rękami rozerwałem tę kopertę, wyciągnąłem ze środka świstek jedwabistego papieru, poczułem taki zapach jakichś ulotnych perfum orientalnych i tam było napisane, żebym wyszedł z pokoju na drugą stronę ulicy, gdzie... To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dziękuję panu bardzo. Kończymy pierwszy odcinek. Godzina z prawdą.